Komisja Europejska zatwierdziła polski program polityki spójności. Do Polski mają trafić 24 miliardy euro, głównie na infrastrukturę, klimat i środowisko. Jednak unijni urzędnicy już straszą, że środków nie wypłacą, jeśli Polska nie podporządkuje się ich ideologicznym postulatom. Unijna polityka spójności ma zredukować różnice gospodarcze między krajami Unii. Środki są też rekompensatą wypłacaną przez bogate kraje, które korzystają z rozwijających się rynków pozostałych państw członkowskich. W nowej perspektywie finansowej do Polski ma trafić 24 miliardy euro. Komisarz do spraw spójności Elisa Ferreira stawia jednak warunki. Wypłaty są uzależnione od spełnienia warunków podstawowych, w tym stosowania karty praw podstawowych. Chodzi głównie o przeciwdziałanie rzekomej dyskryminacji mniejszości seksualnych w Polsce. Unijni urzędnicy domagają się od polskich samorządów, które przyjęły uchwały w obronie rodziny i tradycyjnych wartości, aby się z nich wycofały. W innym wypadku nie otrzymają środków na nowe inwestycje. Polska realizuje wszystkie zapisy, do których jest zobowiązana. W Polsce panuje równość, jeśli chodzi o traktowanie osób niezależnie od ich preferencji seksualnych. Przekonuje rzecznik partii rządzącej poseł Radosław Fogiel. Kłamstwa na temat rzekomych stref wolnych od LGBT powielał Bart Staszewski. To akcja zadeklarowanego homoseksualisty wspierana przez opozycję wykreowała kłamliwy obraz samorządów broniących wartości ważnych dla ich mieszkańców. Donald Tusk pełną odpowiedzialność zrzuca na polski rząd. Tam naprawdę oni myślą o tym, jak wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. To naprawdę nie jest żart. I to, że oni blokują pieniądze europejskie, jest takim pilotażem. Po stronie liberalno-lewicowej opozycji powtarzana jest deklaracja, że tylko zmiana rządu zagwarantuje dobre relacje z Brukselą i pewną wypłatę środków. Mówił o tym na konwencji partii lewicowych w Warszawie postkomunista Włodzimierz Cimoszewicz. Oni będą się zachowywali z szacunkiem wobec nowych władz, zwłaszcza jeżeli właśnie zostaną poinformowani, co mamy zamiar, co nowy rząd, co nowe władze mają zamiar zrobić. Poseł Konfederacji Jakub Kulesza przypomina, że to decyzje rządu Mateusza Morawieckiego dały Komisji Europejskiej kolejne narzędzia do dyscyplinowania Polski. Zgadzając się na plany poszerzania kompetencji Unii Europejskiej, nakładania podatków, zadłużania i blokowania środków na Polski, pogłębia tą rzekomą integrację, ale tak naprawdę odebranie suwerenności państwom narodowym. Komisja Europejska grozi Polsce, akceptując równocześnie plany Niemiec, które zagrażają europejskiemu rynkowi. Rząd w Berlinie chce wpompować 200 miliardów euro w swoją gospodarkę, nie zważając na pozostałe państwa, przypomina redaktor naszego dziennika Urszula Wróbel. To jest kolejny dowód na to, jak bardzo dominującą rolę tutaj w Unii mają Niemcy i nie oglądają się na nikogo. Nie ma mowy o solidarności, to są tylko takie słowa, puste słowa, hasła. Komisja Europejska próbuje traktować Polskę jak kraje afrykańskie, którym udziela pomocy finansowej. Bruksela wypłaca środki po spełnieniu ideologicznych warunków dotyczących tzw. aborcji czy postulatów środowisk LGBT, wskazuje prezydencki doradca profesor Andrzej Zybertowicz. Mam wrażenie, że to jest próba sprowadzenia Polski do sytuacji krajów pozaeuropejskich i pokazanie tego, że to jest pewna odmiana rasizmu. Tak to jest w Afryce uznawane, że oni w Europie wiedzą lepiej, jak mamy rządzić swoimi krajami. I sądzę, że jest pewna mentalność wyższościowa w niektórych środowiskach brukselskich. Wybory w kolejnych krajach europejskich pokazują, że ta mentalność nie jest akceptowana przez Europejczyków. Jednoznaczny sprzeciw wobec działań Komisji Europejskiej wyrazili w wyborach parlamentarnych Włosi.